A dziś zapraszam na film o rębakowaniu gałęzi. Na jednym z poprzednich filmów, nie wiem, który związany z tym, z malinami coś tam było. No widzieliście tutaj tą kupę, no tej kupy trochę już ubyło, tu było pełno, wszędzie. To z tej kupy to tutaj było, tu jeszcze było dużo wyżej, prawie ze 2 metry. A odrobiła się taka kupka mała. No i miałem poprawiać rębak, ale zobacz, wkopane są te dwa koła tu przednie. Tu jest zasłonięte, żeby silnik się nie chłodził. To nawet tak poleci, to nic się nie stanie, ale nie ma prawa polecieć. Tutaj o, tylko widzicie, muszę gałązki podsuwać. O, to żeby silnik tego nie pociągnął. No ale to jest po 4 godzinach pracy. Także widzicie, teraz można, ale tutaj nie bardzo jest jak tego zrobić osłonę. Trzeba by zrobić osłonę taką zamykaną, na dwie śruby blachę założyć po prostu. Blachę założyć. No, zrąbki są ładne, ale ja nie robię, wiecie dlaczego? No bo to trzeba by było do worków od razu. Raz, zaprychało mi się bardzo. Dwa, są tutaj mokre i suche gałązki, także różne. Także no, po co tutaj to robić i się męczyć. Tamta kupa już jest stara, no ona już leży ponad miesiąc, także widzicie, tutaj do worków wędruje i dzisiaj będzie schowana ta kupka, a ta poleży jeszcze do 2-3 tygodnie. No a teraz no, zobaczcie jakie tu ładne zrąbki powstają. O, widzicie? No takich mi zależało, 10 cm, 8, żeby nie były takie drobne wiórki. O. No wiadomo, że jak cieńsze gałązki, to one są dłuższe wtedy nawet. O. Ale jak są grubsze, no to są krótsze. O tak. No i teraz zapraszam Was na statyw i zaraz podłączymy i życie będę rempakował sobie. No już wtedy nic nie będę mówił, no bo wiadomo, nie będzie można usłyszeć. Tu obok mnie budują autostradę, także słyszycie różne, będziecie słyszeli w tle różne samochody. Rano wozili beton na autostradę. O, teraz tutaj tak, teraz troszeczkę przybliżymy. O. No dobra, oj, teraz zapraszam do oglądania, idę już, włączam maszynę i będę rębakował.